Partnerem tego odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do najnowszego e-booka prezentującego prognozy i trendy rynkowe na drugą połowę 2024 roku. Zapraszam serdecznie. Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem po długiej przerwie, dlatego wielka przyjemność, jest dr Radosław Powęska z Uniwersytetu Warszawskiego. Łączymy się dzisiaj, rozumiem, również z Boliwii, o której będziemy rozmawiać. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, ostatni materiał też pojawił się na temat właśnie Boliwii z Ameryki Łacińskiej, bo prezydent był oskarżany o zorganizowanie tak zwanego zamachu stanu. Zastanawialiśmy się, co się wydarzyło w Pałacu Prezydenckim, tak zwany pucz, czyli zbuntowane oddziały wojska pod przywództwem generała Joana José Zunigi, byłego szefa armii, próbowały dokonać takiego zamachu stanu. No były dosyć dziwne, to były dziwne wydarzenia tak dla obserwatora biernego polityki Ameryki Łacińskiej i krajów Ameryki Łacińskiej. Oczywiście to wydarzenie, kiedy przeglądałem też depesze prasowe i też komentarze, ono się wpisuje w nieco szerszy kontekst polityki boliwijskiej, która chyba nie należy do najbardziej stabilnych i to wynika nie tylko z lat ostatnich, ale jak przeglądałem i sięgnąłem po lekturę, właściwie państwo jest słabe chyba od samego czasów odzyskania niepodległości. Jak tak przeglądałem kolejne to lata, to właściwie chyba ciężko było o jakikolwiek stabilny czas dla Boliwii, czy ja się mylę, panie doktorze? XIX wiek w ogóle to jest taki okres, kiedy o jakiejkolwiek stabilności trudno mówić. Z różnych względów możemy chwilę o tym porozmawiać. Jakie to względy właśnie wpływały na to, że ten kraj cierpiał na chroniczną niestabilność. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że Boliwia to był kraj zawsze słabo zaludniony. On dzisiaj ma około 12 milionów ludności dopiero, przy powierzchni 3 razy większej od Polski, a XIX wiek, początki państwowości, tej niepodległej państwowości, no to dużo mniej, około 2 milionów ludności dopiero. Więc mamy ogromne terytorium, które jest w zasadzie puste, gdzie ludzie się koncentrują tylko w kilku miastach. Cała reszta mieszka na olbrzymiej prowincji, słabo spenetrowanej, słabo skomunikowanej ze względu na geografię również, bo przypominamy, że jest to kraj prawie w połowie górzysty, andyjski. Druga połowa z kolei to są rejony tropikalne, selwatyczne, porośnięte dżunglą, mniej lub bardziej, tak? Więc mamy kraj, który geograficznie był i do dzisiaj ciągle jest, pomimo różnych projektów integracyjnych, infrastrukturalnych, on ciągle jest słabo zintegrowany, słabo skomunikowany, gdzie jest wielkim wyczynem przejechać z jednej części do drugiej. Słabe drogi, olbrzymie odległości, trudne uwarunkowania geograficzne, ludność skupiona historycznie na obszarach, gdzie rozwijane było górnictwo, czyli wokół kopalń i kilka głównych ośrodków miejskich. Reszta to jest morze jakieś takie kompletnie pozbawione kontroli. Jeśli chodzi o ten wymiar społeczny, ludzki, no to kraj bardzo nierówny, który wyszedł z okresu kolonialnego z olbrzymimi nierównościami, dyskryminacją ludności rdzennej, gdzie przez długi czas tylko kilka procent mieszkańców całego kraju w ogóle miało jakieś prawa obywatelskie, polityczne i brało udział w życiu publicznym. Większość ludzi to było rdzenne chłopstwo, wykluczone z jakiejkolwiek aktywności, byli zredukowani do robotników wiejskich, do uprawiania pól, a część ludzi do pracy w kopalniach, więc tak to wyglądało. Więc mamy kraj o olbrzymich nierównościach z systemem politycznym elitarnym, gdzie garstka ludzi brała udział w życiu publicznym, decydowała o tym, co się działo i jak się działo. Olbrzymia większość ludzi była wykluczona z tego życia.
Więc trudno mówić o jakiejkolwiek demokracji takiej rzeczywistej. Demokracja była na papierze, a co za tym idzie, siłą rzeczy prowadziło to do ciągłych walk między różnymi grupkami, różnymi frakcjami właśnie o władzę w kraju, gdzie władza była traktowana jako sposób na zapewnienie sobie dostępu do bogactwa, do środków gwarantujących właśnie zabezpieczanie majątku albo pomnażanie tego majątku. Władza to był taki kełz wyrywany sobie przez różne strony tych samych elit. Można było tak to zobrazować. Sąsiedzi też chyba nie byli dosyć tutaj optymistycznie nastawieni do funkcjonowania państwa. Mamy tak? Mamy szczele. Tak jak przed chwilą powiedziałem, że mamy olbrzymie terytorium, bo musimy pamiętać, że dzisiaj Boliwia jest 3 razy większa od Polski, ale na samym początku swojego funkcjonowania, kiedy Republika Boliwii zostaje stworzona do życia samodzielnego w 1825 roku, czyli no, w przyszłym roku będziemy mieli 200 lat okrągłe, to tej powierzchni miała 2 razy więcej. Dzisiejsza Boliwia jest 2 razy mniejsza. Ale to były granice odziedziczone po granicach administracyjnych hiszpańskiej kolonii, gdzie to nie grywało takiej dużej roli, gdzie tam wzdłuż jakiejś rzeki w środku dżungli amazońskiej jest granica między jedną a drugą częścią tego samego imperium hiszpańskiego. W praktyce na co dzień to nie odgrywało żadnej roli. I później te niepodległe republiki Peru, Boliwia, Chile, Argentyna, one odziedziczyły mniej lub bardziej precyzyjne, raczej nieprecyzyjne granice właśnie po tych jednostkach administracyjnych. No i zaczęła się walka o to, gdzie tak naprawdę, która republika nowonarodzona ma te swoje terytorium, pamiętając, że Boliwia właśnie jako bardzo słabo zaludniona z tych wszystkich krajów, no można powiedzieć, że jedno z najsłabiej zaludnionych, Paragwaj jeszcze jest takim krajem, który miał z tym zawsze problemy, chociaż w tamtych czasach to Paragwaj jednak był nawet zdecydowanie bardziej rozwinięty i bardziej zaludniony od Boliwii. Więc mamy kraj pusty, olbrzymim terytorium, którego nikt tak za bardzo nie kontroluje, gdzie elity się skupiają w centrum górniczym i mieście Sucre i do pewnego stopnia La Paz, które wtedy nie odgrywały się takiej roli znaczącej. I olbrzymie pałacie, które jakby są pozbawione instytucji państwowych, de facto prawdziwych, tylko na papierze one istnieją, tak? Więc to była bardzo łatwa zdobycz dla sąsiadów, więc Boliwia wchodzi do gry jako kraj duży, ale pusty i słaby instytucjonalnie, co sprawia właśnie, że z każdej strony no, jest rozrywana, tak? I mamy kolejne etapy utraty terytorium, kiedy już dochodziły do głosu te wszystkie słabości strukturalne i Boliwia musiała się jakby no stawiać czoła tym różnym wyzwaniom dookoła, no to się okazywało, że jest to kraj bardzo słaby i nie jest w stanie obronić swojego terytorium, gdzie ta kwestia ludnościowa jest jak najbardziej wymierna. To znaczy, jeśli mamy kraj, który jest prawie pozbawiony ludności, albo ta ludność jest bardzo rozproszona, a ta ludność, która jest w prowincjach, nie czuje żadnego związku ze swoim państwem, bo jest traktowana jakby nie należała do tego państwa, jest tylko traktowana jak siła robocza i nie ma żadnej integracji społecznej. Znaczy oni sobie mieszkają gdzieś tam w swoich wioskach, uprawiają ziemię, którą tę ziemię elity chciałyby im zabrać i mówią różnymi językami, tak? Nie ma żadnego poczucia obywatelskości w ramach tego państwa, bo też nie mają żadnych praw obywatelskich w ramach tego państwa. No to trudno oczekiwać, że ci ludzie będą jakoś zaangażowani w ogóle w projekt państwowy i w to, że to terytorium to jest Boliwia, prawda? No więc mamy kolejne etapy, kiedy Boliwia w różnych konfliktach z sąsiadami albo na drodze dyplomatycznej, na drodze jakichś rozwiązań niewojennych, albo na drodze wojny traci kolejne swoje terytoria. I największym takim oczywiście dramatem, jeśli chodzi o utraty terytorium, to jest właśnie wojna o Pacyfik, Chile, gdzie Boliwia traci dostęp do morza. Warto o tym przypomnieć. Boliwia kiedyś była
krajem połączonym z szlakami morskimi. Natomiast została od tych szlaków odcięta właśnie w wyniku wojny z Chile i od traktatu 1884 roku zostaje krajem lądowym wyłącznie. Tak. Na co społeczeństwo boliwijskie, przede wszystkim elity, przede wszystkim szkoły, tak jest ustawiona edukacja w tym kraju, właśnie zwala winę za wszelkie problemy nie do rozwoju po dziś dzień. Znaczy wszystko, co się dzieje nie po myśli, wszystko, co opóźnia bogacenie się, rozwój Boliwii, ma wynikać z tego, że Chile ukradło, jak to mówią, boliwijskie wybrzeże. I problem polega na tym, że właśnie tutaj wracając do tych różnych problemów, takich tych grzechów pierworodnych nowonarodzonej republiki, wybrzeże było prawie puste, kontrola tego obszaru przez państwo boliwijskie była pozorna, kraj nie był w stanie nie tylko, że kiedy już doszło do otwartego konfliktu obronić tego terytorium w sposób wymienny, militarnie, to po prostu państwo nie było w stanie realizować tam jakiejkolwiek polityki obecności, takiej codziennej. Konflikt o Pacyfik ma swój kontekst oczywiście. Z jednej strony to były nierozwiązane właśnie spory o przebieg tych granic, czy który to powinien być równoleżnik, czy ten, czy tamten, gdzie to powinno być rozstrzygnięte, czy tutaj powinno się zaczynać Chile, czy trochę wyżej, czy trochę niżej. Tam się przerzucali różnymi argumentami jeszcze z czasów kolonialnych. Natomiast bardzo istotnym czynnikiem to było to, że znajdują się tam złoża Saletry, czy Guano, tak, które było bardzo atrakcyjnym złożem przynoszącym bogactwo, dla którego można było robić świetne interesy. Natomiast państwo boliwijskie nie było w stanie kontrolować tego sektora. Nominalnie tam były urzędy boliwijskie, natomiast cała eksploatacja tych złóż była realizowana przez obcy kapitał, przez firmy chilijskie, za którymi stał kapitał brytyjski. Nie było tam aktywności gospodarczej jako tako boliwijskiej, więc tam nie było, by to powiedzieć, esencji boliwijskiej, tak? Tam były tylko boliwijskie szyldy. I kiedy państwo, które, jeszcze tutaj jest bardzo istotna kwestia, która nam wróci za jakiś czas w tej rozmowie, kiedy będziemy mówili już o dzisiejszej Boliwii, państwo, które żyje wyłącznie w tamtych czasach, dzisiaj ciągle głównie żyje z surowców naturalnych, z eksportu surowców, doszło do wniosku, że potrzebuje zwiększyć przychody budżetowe, więc zwiększy opodatkowanie tej eksploatacji tych złóż na wybrzeżu, wtedy jeszcze boliwijskim, przez te spółki chilijsko-brytyjskie, na co Chile zareagowało właśnie gwałtownie, to znaczy, że jest to niesprawiedliwe, że jest to złamanie pewnych ustaleń wcześniejszych i znalazło w tym sobie powód do interwencji militarnych. Znaczy to jest geneza konfliktu o Pacyfik. Poszło o złoża tak naprawdę, ale uwarunkowania po stronie boliwijskiej były bardzo negatywne. Znaczy brak prawdziwej obecności państwowej, prawdziwej takiej tkanki społecznej na swoim własnym terytorium, które kompletnie osłabiało te państwa wobec właśnie zewnętrznego zagrożenia i kiedy doszło do otwartego konfliktu, to się okazało, że kraj nie jest w stanie się obronić, mimo nawet tego, że Boliwia walczyła przeciwko Chile w sojuszu z Peru, które też przeżywało swoje problemy różne strukturalne w tamtym okresie. Jednak Chile okazało się tutaj triumfować i mamy efekt taki, jaki mamy, czyli Boliwia bez dostępu do morza. Mamy podobną sytuację, jeśli chodzi o wojnę o Chaco w latach 20 wieku, tak, z Paragwajem. Mamy podobną sytuację, jeśli chodzi o wojnę na północy kraju, w Amazonii, o Akre przeciwko Brazylii. Więc z różnych stron sąsiedzi wyrywali Boliwii kawałki terytorium, uszczuplając jej posiadłości i doprowadzając do tego, że dzisiaj jest dwa razy mniejsza niż u swojego zarania. To był taki trochę duży wstęp kontekstowy właśnie, ale
myślę, że przydatny. Właśnie początek XX wieku, bardzo dużo grup miały różny charakter. Mamy grupy marksistowskie, skrajnie prawicowe, mamy falangi socjalistyczne, lewicowe partie rewolucyjne. Mam wrażenie, że Boliwia jest tym takim jednym wielkim kotłem różnych idei, różnych spojrzeń na to, jak formować rządy. To były jeszcze takie okresy, w okresie neoliberalnym, to mówiono, że jak dwie osoby wsiądą do taksówki, to po 5 minutach wysiadają z tej taksówki, mają założoną nową partię polityczną. I jest coś na rzeczy, to znaczy ta słaba instytucjonalizacja państwa, znaczy to, że to było państwo od początku niestabilne, które się zmagało właśnie ciągle z tym wyzwaniem ugruntowania samego siebie, to zmagało się cały czas właśnie z problemem stabilności samego systemu politycznego, znaczy jak ten system ma być zorganizowany, no bo to jest wszystko ze sobą oczywiście powiązane, prawda, to czy mamy system partyjny taki czy inny, czy jak jest zorganizowane życie polityczne, no to jest częścią większej całości, prawda, organizacji całego państwa i jego wszystkich instytucji. Więc siłą rzeczy ta niestabilność kraju jako takiego również się uzewnętrzniała właśnie w tej niestabilności systemu politycznego. I Boliwia, w przeciwieństwie do innych krajów regionu, jeśli porównamy sobie Boliwię z Argentyną, czy z Kolumbią, czy z Chile, no to tam nie widzimy dość wcześnie, żeby formowały się jakieś konkretne ugrupowania polityczne, które by miały z czasem dłuższą tradycję. W wielu krajach Ameryki Łacińskiej mamy ten podział na konserwatystów i na liberałów. W Boliwii ten podział się krystalizuje dopiero po wojnie o Pacyfik właśnie, dopiero w końcówce wieku XIX. Wcześniej mamy właśnie różne grupki, różne frakcje, które są jakoś tam zorientowane, jedne bardziej liberalnie, jedne bardziej zachowawczo, jedne bardziej na ochronę tych różnych przywilejów elit, które istniały, inne optowały bardziej za otwieraniem się na świat jakimś formą reform, głównie w stronę liberalizacji gospodarczej i otwieranie się na handel. Ale to kosztowało bardzo, bardzo dużo czasu. Na początku to były frakcje mimo wszystko zorientowane wokół jakichś caudillos, wokół jakichś właśnie przywódców konkretnych z imienia i nazwiska. Znaczy frakcje polityczne nie miały programów jako takich, nie miały organizacji partyjnych, tylko były takimi ugrupowaniami tworzącymi się wokół konkretnych liderów. Tak? Na przykład w jednym dziesięcioleciu dominowała jakaś tendencja, która później zanikała, ludzie przechodzili do innej, przegrupowywali się wokół kolejnego lidera, nie było ciągłości programowej, nie było ciągłości partyjnej. I takie właśnie chaotyczne życie polityczne kontynuowane było aż do wojny o Pacyfik, która jest zakończona właśnie w dekadzie lat 80. XIX wieku i dopiero w tym momencie dochodzi do jakiegoś uspokojenia tej planszy, tak? To znaczy, że mamy liberałów i konserwatystów. I to jest kilkadziesiąt lat później niż w regionie, tak? Niż w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Na jakiś czas zostaje właśnie ta plansza uspokojona, dochodzi do takiej sytuacji, gdzie jedno czy drugie stronnictwo jest wreszcie w stanie zapanować nad życiem wewnętrznym kraju na jakiś dłuższy okres niż tylko kilka miesięcy czy kilka lat. I najpierw po wojnie o Pacyfik mamy okres, kiedy to partia konserwatywna dzierży władzę. Partia konserwatywna w tamtym czasie to oznaczała właścicieli kopalń srebra i właścicieli ziemskich. Dosłownie. Zlanie się czy zrośnięcie się ugrupowań politycznych z pewnymi sektorami gospodarczymi było całkowite. Po drugiej stronie mieliśmy liberałów, którzy konkurowali z konserwatystami, którzy reprezentowali nowych, wzrastających właścicieli kopalni cyny, nie srebra, nowego surowca, które się stawało coraz ważniejsze w eksporcie boliwijskim.
którzy byli też zorganizowani wokół rozwijającego się handlu i nowego ośrodka miejskiego, nowego starego, bo La Paz oczywiście sięga korzeniami XVI wieku, natomiast nie miało aż takiego dużego znaczenia aż do właśnie drugiej połowy XIX wieku i później. La Paz dzięki temu handlowi z zagranicą rośnie na znaczeniu i stronnictwo liberałów zorganizowane wokół nowych kopalń, kopalnicyny oraz właśnie miasta La Paz rośnie w siłę. I doprowadza to do sytuacji, gdzie pod koniec XIX wieku, 1899, dochodzi do wojny domowej w Boliwii, właśnie między rządzącymi konserwatystami a liberałami. Czyli stare elity związane z górnictwem srebra i z hacjendami, z wielkimi latyfundiami, chcą zachować władzę, a nowe wzrastające elity liberalne związane z nowym górnictwem cyny i ostatecznie oni też kupują ziemię, chcą być właścicielami ziemskimi, więc jeśli o to chodzi, to akurat nie ma wielkiej różnicy. Ale są związani z pewnymi nowymi interesami gospodarczymi, zagrażają tej władzy konserwatywnej. Pretekstem do wojny jest to, gdzie powinna być stolica, bo nie było to określone do tej pory na stałe. Tradycyjnie stolica była odziedziczona po siedzibie audiencji Charcas, czyli mieście Sucre. To była siedziba władz kolonialnych w ramach właśnie wyodrębnionej jednostki administracyjnej z całego Imperium Hiszpańskiego, które mniej więcej się pokrywało z dzisiejszą Boliwią, plus terytoria utracone. I ta audiencja Charcas posłużyła jako baza dla nowo powstałej republiki w XIX wieku, właśnie ze stolicą w mieście Sucre. Natomiast nie była to stolica stała, nie było to nigdzie zapisane. I nie było to zakwestionowane aż do końca XIX wieku, kiedy właśnie nowe elity liberalne zakwestionowały tę dominację starych elit. I wtedy konserwatyści postanowili zapisać twardymi literami konstytucji, że stolicą jest miasto Sucre. I to sprowokowało otwarty konflikt. Było pretekstem oczywiście, jak tutaj rozmawiamy, do wojny domowej. Wojnę wygrali liberałowie i od tamtego czasu mamy siedzibę rządu, mamy w La Paz. Tak? Czy jakby w Polsce spytać ludzi na początku, oczywiście o ile się orientują w ogóle, gdzie leży Boliwia i tak dalej, spytać ich, co jest stolicą Boliwii, to większość by powiedziała, że La Paz. Oficjalnie stolicą nadal jest Sucre i po różnych bataliach to zostało wpisane do najnowszej konstytucji. Znaczy, że stolicą państwa jest Sucre, ale tam są tylko władze sądowe. Tam jest Trybunał Konstytucyjny, tam jest Sąd Najwyższy. Natomiast siedziba rządu, siedziba parlamentu jest od tej wojny domowej, o której mówimy, jest w La Paz. Tam są też wszystkie ambasady, wszystkie ministerstwa. Czyli cała aparatura decyzyjna państwa poza władzą sądową znajduje się w La Paz. Dlatego się zwykło uważać, że La Paz jest stolicą. Bo też z jednej strony ma świadomość tego, że pojawia się bardzo dużo wątków i tak możemy podzielić sobie oczywiście nasze spotkanie też na kolejne. Ta rewolucja boliwijska, może jeszcze słowo, ona rzeczywiście była tak bardzo ważna dla świata latynoamerykańskiego, jakby też w ramach rewolucji rozumiem, że wprowadzono też pewne reformy. Tutaj możemy właśnie mówić o dwóch wymiarach. Na ile ona była ważna dla świata latynoamerykańskiego i na ile była ważna dla samej Boliwii. W obu wypadkach była ważna, natomiast na różne sposoby oczywiście. Jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, to boliwijska rewolucja, mówimy o tej z lat 50. XX wieku, to początek 1952, to jest jedna z trzech najważniejszych rewolucji latynoamerykańskich. Tak, pierwsza to jest rewolucja meksykańska, druga to jest właśnie rewolucja boliwijska, Boliwia jest nazywana rewolucją narodową i trzecia to jest rewolucja kubańska. Rewolucja kubańska nie tyle może o to, jak przeobraziła kontynent, ale jaki miały wpływ geopolityczny, polityczny na losy kontynentu, prawda? I teraz już, dlaczego rewolucja boliwijska jest jako jedna z tych najważniejszych, co takiego się tam stało, no więc... Tutaj opowiadam
Boliwia do tego momentu to był kraj właścicieli ziemskich i właścicieli kopalń. Oczywiście walczyli między frakcjami, walczyli między jakimiś stronnictwami, ugrupowaniami, ale generalnie jedni i drudzy to były elity, które żyły z pracy ludności rdzennej, czy chłopskiej, czy górniczej, wykluczonej, tak jak sobie powiedzieliśmy, z tego życia politycznego, publicznego, społecznego, była tylko sprowadzona do roli właśnie siły roboczej i dostarczyciela dóbr. I kraj w tym sensie, w tym wymiarze zacofany, tak? I na co zaczęli zwracać uwagę sami politycy boliwijscy, ci jakby no, wzrastający na znaczenie dopiero w pierwszej połowie XX wieku. Już nawet nie tyle liberałowie, którzy w tej wojnie domowej przejęli władzę i dzierżyli ją przez kolejny okres. Też powiedzmy sobie względnie stabilny, bo znowu mamy po wojnie domowej mamy okres, kiedy to właściciele kopalni syny są w stanie przez kolejne rządy utrzymywać w swoich rękach państwo. I tę sytuację mamy przez kolejne kilkadziesiąt lat. Oczywiście liberałowie później się dzielą na republikanów, na jakieś inne grupy, ale generalnie to jest mniej lub bardziej ta sama linia. Pojawiają się ugrupowania socjalistyczne, w pierwszej połowie XX wieku. Rośnie klasa średnia, taka mikroskopijna, bo mikroskopijna ze względu na brak rozwiniętego przemysłu, który ograniczony jest w zasadzie do górnictwa, tak? I sektora usług w mieście, ta warstwa klasy średniej była w Boliwii bardzo nikła. Ale mimo wszystko są to nowe, takie wzrastające elity, które jakby rzucają wyzwanie tym dotychczasowym. No i ludzie związani z różnymi rzemiosłami, handlem, dochodzą coraz bardziej do głosu w wieku XX w miastach. I wojna o Chaco właśnie, ta z Paragwajem w latach 30. to był taki moment, kiedy unaoczniły się te wszystkie problemy strukturalne, o których tutaj sobie ciągle mówimy. To znaczy państwo, które wydawało się, że funkcjonuje jako tako, po raz kolejny okazało się kompletnie bezbronne. I w konflikcie z Paragwajem, gdzie nominalnie na papierze wydawało się, że Boliwia jest stroną silniejszą, Boliwia przegrała ten konflikt i utraciła większość spornego terytorium. Doszedł do głosu jeszcze jeden problem właśnie tego braku integracji społecznej, czy takiej, no, powiedzmy sobie wprost etnicznej, czy rasowej nawet, tak? Znaczy wojsko, które było dowodzone przez tę kadrę oficerską, kreolską, nie indiańską, białą, białometryską, co najwyżej, dowodziło oddziałami złożonymi z żołnierzy rdzennych, tak? Powiedzmy brutalnie, mięso armatnie wysyłane na front, to byli Indianie, tak? Dowodzeni przez oficerów, którymi oni nie mieli nic wspólnego kulturowo ani społecznie. Często nawet po hiszpańsku nie mówili. Więc ten rozdziew, ten brak jakiejś integracji takiej w ramach jednej struktury, tak, wojskowej, to nam unaocznia ten większy problem, jakim był brak integracji w całym państwie, tak, w całym społeczeństwie. Znaczy w konflikcie o Chaco armia boliwijska była takim kulejącym państwem boliwijskim w skali mikro. Czy jakby można było powiedzieć, że armia boliwijska skupiła wszystkie bolączki Boliwii jako takiej w soczewce. No i Boliwia okazała się słaba, niedołężna, niedziałająca, niesprawna, tak? I przegrana w wojnie o Chaco wywołała taki ferment krytyczny, że państwo naprawdę wymaga bardzo gruntownych zmian, bardzo gruntownych reform, że jest to kraj całkowicie zapóźniony w stosunku do otoczenia, nie tylko do świata, ale w ogóle w Ameryce Łacińskiej. Ze strukturami archaicznymi, bardzo nierównymi, niesprawiedliwymi, gdzie społeczeństwo no, w zasadzie jest jakby społeczeństwem feudalnym, opartym na podziałach etnicznych. I rodzi się wśród oficerów, weteranów tej wojny o Chaco, rodzi się taki ruch nacjonalistyczny, reformatorski. Najpierw to są takie próby jeszcze w latach 30. kolejnych oficerów, którzy drogą zamachu stanu właśnie dochodzą do władzy i próbują reformować kraj. Później dzieje się to już
sposób bardziej zorganizowany, kiedy w wyniku takiego powstania, po wygranych wyborach, ale nieuznanych, zwycięstwo rewolucyjnego ruchu nacjonalistycznego, jak zostało nazwane to ugrupowanie klasy średniej i białych oficerów. Oni wygrywają wybory, to zwycięstwo nie jest uznane, więc odczekują chwilę i organizują powstanie. Na drodze powstania dochodzą do władzy, zbrojnie dochodzą do władzy, ale oczywiście z tym mandatem, bardzo silnym mandatem, bo to oni tak czy inaczej na drodze wyborów nieuznanych powinni byli do tej władzy dojść. I dochodzi do momentu właśnie rewolucji już takiej bardziej zinstytucjonalizowanej, tak? To znaczy, to już nie są pojedyncze próby pojedynczych dyktatorów, jak chwilę wcześniej, tylko już całego prądu, całego ruchu rewolucyjnego, który ma po swojej stronie górników, ma po swojej stronie chłopów. Czyli mamy tak naprawdę po raz pierwszy moment w boliwijskiej polityce, gdzie większość kraju w różne sposoby uczestniczy w tym, co się dzieje. I rewolucja narodowa, rewolucja boliwijska dokonuje kilka bardzo ważnych reform. Pierwsza z nich to jest nacjonalizacja górnictwa. Górnictwo było całkowicie w rękach prywatnych, w rękach elit. Kraj, który żył, można powiedzieć, że wyłącznie właśnie z eksportu minerałów, nie kontrolował tego sektoru i elity posiadające kopalnie odprowadzały co najwyżej kilka procent podatku z tego, jeśli w ogóle coś odprowadzały, no bo kontrolowały tak naprawdę państwo i najchętniej to rozwiązywały ten problem w taki sposób, że różnymi manipulacjami księgowymi dzięki skorumpowanym politykom nie płacili w ogóle podatku. Więc mamy olbrzymią zmianę właśnie w postaci tej nacjonalizacji górnictwa. Państwo staje się właścicielem branży z takim zamiarem, że państwo przejmuje ten motor napędowy boliwijskiej gospodarki i boliwijskiego rozwoju, a nie pozostawia tego już w rękach elit. Druga wielka reforma to jest reforma rolna, która tak naprawdę oznacza wyzwolenie chłopów z skomplikowanej formy takiej półniewolniczej, która przypominała trochę polską pańszczyznę. To znaczy chłop nie był właścicielem swojej ziemi, właścicielem był właśnie jakiś asendado, jakiś latyfundysta. Chłop żył na tej ziemi, mógł uprawiać dla siebie, dla swojej rodziny, ale za cenę tego, że uprawia również dla pana, dla właściciela i większość tej jego pracy, większość tego, co wyprodukował, to należało do pana. Ta dominacja hacjent, czy latyfundiów kosztem indyjskiego chłopa, ona zaczęła się jeszcze w czasach kolonialnych, ale rosła jeszcze bardziej w wieku XIX, przez kolejne dekady na przełomie wieku XIX-XX. Czyli Indianie mieli tak naprawdę coraz mniej ziemi, tracili ziemię na rzecz elit boliwijskich. To była sytuacja dynamiczna, tak? Znaczy oni się stawali coraz bardziej eksploatowani i coraz bardziej zniwelowani. Więc postanowiono przerwać również ten węzeł, aby unowocześnić kraj. Nie było już więcej do zaakceptowania możliwa sytuacja, gdzie właśnie większość mieszkańców kraju to są chłopi pańszczyźniani, tak? Którzy nie mają nic do powiedzenia, nie uczestniczą w życiu społecznym, w życiu publicznym, są sprowadzeni do roli półniewolniczej, utrzymują, żywią kraj, ale tak jakby w nim w ogóle nie istnieli. Są wykluczeni. Więc reforma rolna radykalnie zmienia również tę sytuację. Chłopi stają się wolnymi właścicielami ziemi, na których żyją i pracują. Trzecia bardzo istotna zmiana to jest reforma prawa wyborczego, gdzie niezależnie od tego, czy człowiek umiał pisać i czytać, czy miał jakiekolwiek wykształcenie, czy miał jakikolwiek dochód, stawał się wyborcą. Tak jak powiedziałem wcześniej, do tej pory tylko kilka procent populacji miało prawa polityczne, bo były stawiane warunki wykształcenia i majątku. Znaczy trzeba było właśnie umieć czytać i pisać i trzeba było posiadać odpowiednie dochody do tego, żeby mieć prawa obywatelskie.
W latach 50. również to zostaje zmienione. Już nie trzeba wykazywać dochodów i już nie trzeba wykazywać wykształcenia, aby móc głosować. Więc z dnia na dzień gwałtownie wzrasta liczba wyborców. Znaczy chłopi są włączeni do życia politycznego. A na początku i przez długi czas wyłącznie jako głosujący, nie jako kandydaci, bo ze względu na te wykluczenie strukturalne to nie byli w stanie się tak szybko zorganizować rzeczywiście. No. Ale stają się uczestnikami życia politycznego dzięki tej reformie. Pierwszy raz w historii. No i ostatnia reforma to jest reforma edukacji, gdzie no, również jest skierowana do tej wykluczonej większości, bo wcześniej szkolić mogły się wyłącznie elity, ludzie, których na to było stać. Po raz pierwszy państwo bierze na swoje barki zadanie organizowania edukacji masowej dla wszystkich. Również właśnie w celu stworzenia nowoczesnego, zintegrowanego społeczeństwa. Więc to są reformy o bardzo dużym znaczeniu, tak, strukturalnym właśnie, które mają za zadanie stworzyć nowoczesne państwo, nowoczesne społeczeństwo, a nie już takie, które przypomina społeczeństwo feudalne. No i to wszystko również podszyte dyskursem, że no już nie powinno się wykluczać Indian, nie powinniśmy się dzielić na białych, na indios, tak, jak to było nazywane. Tylko teraz wszyscy jesteśmy tymi samymi Boliwijczykami. Zaczęto używać nazewnictwo klasowe, tak, żeby właśnie nie mówić, że prawda, ci indios, czy jedni są biali, inni indios, to zaczęto po prostu mówić chłopi, campesinos, czyli podkreślać ten wymiar klasowy, a nie etniczny czy rasowy. Tak. To miało też służyć integracji. Tych wszystkich reform, jakbyśmy popatrzyli sobie dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy na znaczenie tych reform, która z nich najbardziej przeobraziła kraj i pozostawiła swoje ślady do dzisiaj, no to najważniejszą taką reformą mimo wszystko było nadanie tych praw wyborczych bez ograniczeń, bo to przeistoczyło tego indiańskiego chłopa w aktora politycznego. Wcześniej Indianie też włączali się do głosu, ale jak się włączali? Za pomocą różnych rebelii, powstań, znaczy włączali się za pomocą przemocy, tak? Znaczy jak te obciążenia ze strony elit, ze strony właścicieli ziemskich były coraz wyższe i nie do wytrzymania, to się buntowali, organizowali powstania, dochodziło do różnych masakr, te rewolty były zduszone przez władze boliwijskie. Tak wyglądała dynamika relacji indiańsko-boliwijskich wcześniej, tak? Dzięki tej reformie wyborczej oni już nie musieli sięgać po przemoc, tak? Oni mogli już uczestniczyć w wyborach, wskazywać na tego czy na tamtego polityka czy ugrupowanie i z czasem zaczęli też zakładać swoje własne ugrupowanie. Znaczy weszli do życia politycznego w pełnym sensie. Gdyby nie ta reforma, to byśmy dzisiaj nie mówili o ruchu na rzecz socjalizmu, to byśmy dzisiaj nie mówili o Evo Moralesie, o innych politykach właśnie wywodzących się z ludności rdzennej. I ta reforma nigdy nie została cofnięta, nigdy nie została pomniejszona, wręcz przeciwnie. Znaczy na zasadzie kuli śniegowej na kolejnych etapach czy w kolejnych pokoleniach ta reforma była kontynuowana i poszerzana, pogłębiana. Dzisiaj nie tylko, że wszyscy mają nieograniczone prawa do uczestnictwa w życiu demokratycznym i jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić do tego, żeby głosować, to trzeba być pełnoletnim, to również uznaje się dzisiaj inne formy demokracji, nie tylko tej demokracji reprezentacyjnej przy urnach, ale na poziomie lokalnym w ramach terytoriów indiańskich mogą realizować swoje własne formy demokracji, własne formy polityczne i to wszystko jest zalegalizowane i wpisane do konstytucji, więc prawa polityczne są, oczywiście też mógłbym krytykować je pod różnymi względami, to nie jestem dzisiejszego spotkania, to prawa polityczne są dzisiaj w Boliwii radykalnie uznane. Właśnie chciałem zapytać, bo tak powoli może zbliżamy się do postawienia kropki, bo temat, co okazuje się historii, to temat rzeka, ale podsumowując, rządy rewolucyjnego ruchu nacjonalistycznego, o którym pan doktor wspomniał, to też już koniec 64 rok, czyli
Tam już dochodzi do władzy junta wojskowa. Junta wojskowa, gdzie lata powiedzmy 70., 80. to są na zmianę różne zamachy stanu, różni dyktatorzy, różne spojrzenie na juntę wojskowej, ale chyba właśnie ten raczej neoliberalny kurs i przede wszystkim chyba też być może i spojrzenie, akurat to nie wszystkie, ale były rządy, które chciały nawiązać, nasze rządy junty, bliskie relacje z ZSRR, były też spojrzenie proamerykańskie. Problem, trzeba tu powiedzieć, że problem z rewolucją narodową był taki, że państwo, które nacjonalizowało kopalnie, nie mogło tak naprawdę rozwijać stabilnej ekonomii w oparciu o same kopalnie. Branża surowcowa jest zawsze narażona na fluktuacje, prawda, na cen dołujących albo zwyżkujących na giełdach światowych. Prawda. To, co państwo sprzedaje, może być kupione za mniej albo za więcej i nie jest w stanie tego kontrolować. Więc to jest jeden powód. Było jeszcze kilka innych powodów z gospodarką surowcową, dlaczego państwo boliwijskie mimo tej wielkiej reformy w latach 50. ostatecznie nie wyszło na prostą. Ale efekt był taki, że to było ciągle państwo niestabilne, bo problemy ekonomiczne, czyli właśnie brak środków eksportu surowców, przekładały się zawsze w Boliwii na problemy polityczne. Niestabilność ekonomiczna siłą rzeczy jest powiązana w Boliwii z niestabilnością polityczną. Znaczy, jak się źle dzieje w gospodarce, to się zaczyna źle dziać w polityce. I to, co się dzisiaj dzieje w Boliwii, to jest to samo. Znaczy, od jakiegoś czasu Boliwia już nie zarabia tak dużych pieniędzy na eksporcie gazu ziemnego, jak to robiła przez kilkanaście lat rządów Evo Moralesa po nacjonalizacji gazu w 2006 roku. Boliwia jest w okresie dekoniunktury, jest w kryzysie gospodarczym, brakuje po prostu pieniędzy i to destabilizuje sytuację polityczną siłą rzeczy również, po raz kolejny w historii. Dlatego rząd ma słabe notowania, rząd nie jest w stanie rządzić, dodatkowo krytykowany z szeregów własnej partii, ze stronnictwa byłego prezydenta Evo Moralesa. W parlamencie jest pozbawiony wsparcia ludzi z własnej partii i wszyscy tylko czekają na to, żeby rozerwać ten rząd na strzępy, wykorzystując właśnie złą koniunkturę i kryzys gospodarczy. To więc wracając właśnie do dyktatur, do kolejnych zamachów stanu, ten problem strukturalny gospodarki boliwijskiej, zależności od surowców i no jednak złej sytuacji gospodarczej pomimo tych reform, pomimo nacjonalizacji górnictwa w latach 50. doprowadził właśnie do tego, że rewolucja narodowa została przerwana przez zamach stanu w 1934 roku przez człowieka, który był z tego samego środowiska. Znaczy, mówimy o René Barrientosie, który wystartował w wyborach w 1934 roku jako kandydat na wiceprezydenta. Ta para, prezydent, wiceprezydent, wygrała wybory, ale za chwilę generał René Barrientos dokonał zamachu stanu, przejął władzę na rzecz wojska, bo kurs kraju był zdaniem wojskowych negatywny, tak? To znaczy, pomimo reform rewolucji narodowej działo się źle i trzeba było interweniować. Interweniować w postaci korekty w prawą stronę, tak? Czyli właśnie najpierw w latach 60. mamy dyktatury, no może nie radykalnie prawicowe, bo w dużej mierze też zachowywały zdobycze rewolucji narodowej, ale korygujące kurs w prawo, współpracujące ze Stanami Zjednoczonymi. Później mamy etap, gdzie stronnictwa lewicujące wojska dochodziły do głosu i przejmowały władzę też za pomocą kolejnych zamachów stanu. Więc mamy tak zamach w prawo, zamach w lewo, później lata 70. to jest znowu zamach w prawo i kurs konserwatywno-prawicowy. Później mamy kompletny chaos i mamy juntę wojskową, która zajmowała się handlem narkotykami na początku lat 80., aż wreszcie wszystko to padło w gruzach i powrócono do demokracji w 1982 roku. Więc Boliwia przeszła przez najróżniejsze dyktatury lewicowe, prawicowe, populistyczne, narkotykowe. Aż było to kompletnie już niemożliwe do rządzenia i postanowiono, wojsko się tak zdyskredytowało, że postanowiono wrócić do demokracji
Dobra, to niech się chłopaki bawią demokracją, bo tym krajem i tak się nie da rządzić. No i myślę, że sobie tutaj postawimy kropkę, bo rzeczywiście może jest to dobre miejsce, czyli wojsko oddaje władzę w 1982 roku. Boliwia, rządy demokratyczne i tutaj już też ta opowieść z polityki liberalnej, proamerykańskiej aż do 2006 roku, ale to może już, jeżeli pan doktor zgodzi się, to spotkamy się raz jeszcze. Doktor Radosław Połęska dzisiaj, panie Osińsko, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.